Gdy pojawiły się głosy o przekształceniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem gminy, sporo było obaw, czy nie stracą na tym pacjenci. Dziś szef ZDLA Jacek Bojdą mówi z satysfakcją, że czarny scenariusz się nie sprawdził. Zakład działa bez zarzutu, przekształcenia nie odczuli pacjenci, a liczba skarg nie wzrosła, podkreśla Bojdą. Zakład w swojej formule, w zakresie udzielenia świadczeń, w zakresie dostępności, nic nie zmienił. Dane, które są w naszym posiadaniu dotyczące ilości, powiedzmy, udzielonych świadczeń, wskazują to, co do tej pory zawsze miało miejsce, czyli przekraczenia ilości limitów przyznanych przez NFZ. Oczywiście spółka liczy, że NFZ choć w części pokryje koszty nadwykonań. Tych nie brakuje, zwłaszcza w poradniach specjalistycznych. Najbardziej oblegana jest poradnia okulistyczna, ale na brak pacjentów nie mogą narzekać pracownicy takich poradni jak diabetologiczna, endokrynologiczna czy kardiologiczna. Sporo pacjentów było także w poradni rehabilitacyjnej i stomatologicznej. W tym ostatnim przypadku dyrektor podkreślał, że pacjentów przybywa. Jest to pierwszy rok, gdzie również zrealizowaliśmy w 100%, jak i również z nadwykonaniem niemałym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, czyli tej grupy poniżej 18 roku życia. W związku z tak dużym zainteresowaniem ze strony chorych radni pytali o czas oczekiwania do poszczególnych lekarzy. Kolejki są i trzeba się przygotować, że na wizytę u specjalisty czeka się jakiś czas. Bojdą przekonywał jednak, że pod tym względem sytuacja w powiecie chrzanowskim i tak nie jest zła. Czas oczekiwania w ramach służby zdrowia szeroko rozumianej, nie tylko mówię o ZDLA, w ramach powiatu, on naprawdę nie jest długi. Tutaj praktycznie nie spotyka się w naszych na przykład sytuacjach oczekiwań wieloletnich, tak medialnie się to powiedzmy przekazuje. Poza jedną sferą to jest rehabilitacja, gdzie ten czas oczekiwania faktycznie w zakresie niektórych elementów przewyższa 12 miesięcy. Od lutego skróci się natomiast czas oczekiwania w poradni sportowej, gdzie pracę zacznie dwóch nowych lekarzy. To się skróci i powinna być lepsza oferta, szybciej te dzieciaki powinny być załatwiane. Prezes zarządu ZDLA przyznaje jednak, że zdaje sobie sprawę, iż pomimo, że spółka realizuje nadwykonania, to i tak nie w pełni zaspokaja oczekiwania pacjentów. Natomiast większa liczba nadwykonań i zatrudnienie kolejnych lekarzy jest niemożliwe ze względu na ekonomię. Brakiem zaplecza i koniecznością budowy nowego budynku szef spółki tłumaczy także sprofilowanie poradni rehabilitacyjnej dla dorosłych. Radna Małgorzata Kowalska pytała bowiem, czy nie można byłoby uruchomić takiej poradni dla dzieci, które coraz częściej mają wady postawy, a rodzice muszą z nimi jeździć na rehabilitację do Jaworzna. Bojdą tłumaczył, że aby prowadzić taką rehabilitację, konieczna byłaby budowa nowego budynku i zatrudnienie rehabilitantów. Na razie tego typu inwestycje nie wchodzą w grę, tym bardziej, że jest szansa, iż ta luka na rynku wkrótce się wypełni. Jeden z podmiotów, z tego co ja wiem, prywatnych jest zainteresowany wejściem w wypełnienie, powiedzmy, tej luki. Nowe kontrakty na rehabilitację będą od przyszłego roku. Na razie trzeba się zadowolić tym, co jest i na takim poziomie będzie też reszta oferty dla pacjentów ZDLA, czyli po prostu ilość świadczeń bez większych zmian w stosunku do ubiegłego roku. Już teraz zakład przygotowuje się natomiast do konkursów na kolejne lata. 2014 rok to jest kwestia doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, przygotowanie zakładu do procedur konkursowych w zakresie stomatologii, rehabilitacji i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pacjenci ZDLA swoje opinie o funkcjonowaniu zakładu mogą teraz wyrażać na forum, które znajdą na stronie internetowej lecznicy.